How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Dostępna wskazówka. Hej, hej, słuchajcie. Właśnie udało nam się ich podsłuchać i to, co się tam między nimi dzieje. Także... To jest to, co przegapiliśmy wcześniej. Teraz tak. Tak tu wdepłam i zauważyłam, że oni tam zaczynają się dosiadać do siebie, więc stwierdziłam, że... ich posłucham, a okna były z drugiej strony, dlatego nie udało nam się tutaj wcześniej trafić. Teraz tak, zrobiłam sobie przed chwilą na górze dwa środki na zmęczenie. Chciałam zrobić też na anemię, ale mi się nie udało, ponieważ czegoś mi tam brakowało. I teraz tak, on jest zmęczony, więc spróbujmy mu podać lekarstwo. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? I teraz tak, podajemy to chyba w ten sposób, z tego co pamiętam. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Okej, dobra, gościu. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if my missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. No i dobra, środek na zmęczenie minus jeden, czyli mu go podaliśmy. Rozumiem, że będzie... O, zobaczcie, mamy odblokowaną ścieżkę. Wcześniej tego nie odblokowałam, ale jeszcze wrócę. Tutaj coś, nic. Okej, okay. Pogłoski o szantażu. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Okej, okay. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my opera? Bla bla. Okay. Osobiste pytania. I teraz tak. Martwi się o swoją rodzinę. You seem worried about the safety of your family, and it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Nigdy nie odnaleźć ciała. To znaczy umarła, nie umarł, no ale to już tak powiedziałam. O śmierci twojej żony. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Jezu. Czy twoje dzieci mają się dobrze? No pewnie teraz średnio, skoro ojca w domu nie ma. Osoby z opieki jakiejkolwiek. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. No właśnie, mogła jeszcze stwierdzić, że chodźcie, zaniesiemy tacie jedzenie i mogli wszyscy pójść. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. Właśnie, on tu czeka bez operacji, a tu jeszcze, nawet gdyby odbyła się operacja, to jeszcze trzeba potem czekać, aż ta ręka się ładnie zrośnie. Kurczę. Tu chyba nic nie było, prawda? Goodbye for now, Mr. Fiddick. Okay. W każdym razie podałam mu coś na zmęczenie. Odzyskuje zdrowie, okej. Okay. I teraz tak, szukamy kogoś jeszcze, kto się źle czuje. Najlepiej... O, właśnie. To jest ten lekarz, którego nie lubimy. Gdzie jest ten starszy? No tamtemu też damy, ale w ostateczności. On tak może. Okej, okay, ta się trzyma. To może... A zresztą dajmy mu, nie będzie. Pff.
w końcu tam niby ratuje te życie ludzkie. Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Okej, okay, dostał środek, osobiste pytania, coś wiemy o nim więcej, dowiedzieliśmy się gdzieś w międzyczasie, jakąś notatkę odnaleźliśmy. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Okej, okay. Czyli chyba nic więcej. A o to wypytywaliśmy, masz ze mną jakiś problem, tak, co nam powiedział, że ma. We'll talk later. Poza tym jakąś tam skargę, taki, to taki donosiciel na tego innego lekarza. Chyba mamy jeszcze jeden środek, więc szukamy jeszcze jednej osoby, która jest zmęczona. O, ten tutaj biedak. Niech będzie. Good evening, ten poparzony. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Dobra, podamy mu to lekarstwo. Potem, z tego co zauważyłam, to najpierw popadają w zmęczenie, a potem popadają w anemię. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Słyszałeś o nielegalnych interesach? Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. No dobra, to znamy jakieś osobiste pytania jeszcze? Dobra, nie, widzę, że tę ścieżkę z nim... Że tę ścieżkę z nim odblokowaliśmy. Ten jest jeszcze zmęczony, ale ja już nie mam... Kurczę, musiałabym się przejść po szpitalu. Nie chcę do tej kobiety wchodzić, ona jest straszna. I wiecie, taka... Najgorsze jest to, że właśnie są tacy ludzie. Ktoś zabrał mi koc, to zimno mnie zabija. A faktycznie nic nie ma. No ale on też nie. W ogóle jak tam rzuca pod siebie, i potem w tym śpi. Szukam jakichś skrzyni, z których można coś wydobyć ciekawego, ale coś czuję, że będziemy musieli iść w miasto, żeby odnaleźć nowe rzeczy. Bo wcześniej przy nowej nocy to coś tam nam się nowego pojawiało, ale chyba to było raz, że zauważyłam. I will not let you down, my boy. Okej. A tu? Coś nowego? Nie. No dobrze. W ogóle oni zaczęli chorować po odejściu tej głównej tutaj babki, jak ona tam się nazywała. Żeby nie skłamać. Gdzie jest nasze menu? To jest straszne. O, jest. Filar. Dorothy. Po odejściu Dorothy zaczęli chorować, więc my tak jakbyśmy... Niby jesteśmy lekarzem, ale wskoczyliśmy na jej miejsce. I teraz widzę, że tutaj nowych żadnych lekarstw nie odnajdę. Czyli trzeba by było wybrać się gdzieś na miasto. I co my mieliśmy zrobić? Aha, ja zainwestowałam w zdolności nowe. I teraz nie wiem, czy nie będzie męki, ale coś tu jest, ale należałoby w końcu pokonać tego wilkołaka. To znaczy, jak, tak powiedzmy umownie sobie go tak nazywamy, bo ja nie wiem, czy to jest wilkołak dokładnie, ale... Chyba jeszcze z jednym doktorkiem nie rozmawiałam w tym szpitalu. A mianowicie chyba z tym Hindusem, ale pewności nie mam. Ona też jest zmęczona. Kurczę, wszystkim by się przydało. I na anemię musiałabym zrobić dwa środki, bo widziałam, dwie osoby też mają anemię. Czy to nie są? Good evening, Dr. Tippett. Nie, to jest ten starszy. Any good news to share? To jest ten starszy. Tutaj nic, a tutaj też nic. Goodbye, okay. Dr. Tippett.
Czyli to by było na tyle z rozmowy z nim. A my musimy się udać tam do tych kanałów. Kurczę, rzeczywiście nie ma rzeczy. Skończyły się. Ach, i tu było jeszcze jedno pomieszczenie, do którego teraz przejść nie mogę. Pamiętacie? Tu jest. Cały czas mnie zastanawia, jak tu się dostać. It's locked. No. Musimy przejść na drugą stronę, z tego co pamiętam. Patrzcie. It's locked, all right. Nie chodzi mi o drzwi. Co oni tu robią? Ej, tu ta dwójka. Weszłam. Nie, nie weszłam. Ej, co oni tam kombinują? It's locked. Ja jego i nie podejrzałam. Mam go śledzić chyba. Bo przynajmniej cały czas jest pokazane to oko na niego. Ten wejdzie na górę? Tak. Ten nie, tamten. Skubańcy mają klucze, że sobie tam wchodzą, a my nie mamy. Albo tu już jest za późno, bo oni tam rozmawiali ze sobą. Good evening, Dr. Reed. Coś tu się zadziało, ale mi się nie udało. Try to take care of yourself. W dobrym czasie ich podejrzeć. Tak, tu już jest po. Kurczę. No dobra, tutaj otworzyło nam się dojście do tych doków. Trzeba wejść, no, trzeba wilka pokonać. Zobaczymy, czy nam się uda. Może mogłam jeszcze jakąś pałkę ulepszyć. No do tego stół był potrzebny, a może wystarczył te mosy, które mamy. No najwyżej się pomęczymy trochę. Mam nadzieję, że tędy dojdziemy do niego. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Ach, misie znowu są. No tak, bo tutaj się te misie odradzają. Na razie jeszcze mamy full. Więc tego moglibyśmy. No właśnie. Fuck. Zabiłam go za szybko. O, tego powinniśmy odzyskać. Krew. Okej. Okay. O. Coś po panu wypadło. Jest! No właśnie, fajnie, że oni się odradzają, bo my będziemy mogli... proszę bardzo, nawet jakieś tam potrzebne do leków substancje pozbierać. Nie było mnie tu wcześniej? Przyrzekłabym, że było. Tam wychodzimy, okej, czyli to będzie tutaj. Tak, misio. No to zginął na raz. Trochę szkoda. Teraz nie mam z czego. A, ze szczurów. Odzyskam krew. Odblokowano osiągnięcie. Deratyzacja. Okej, nie będzie. Jestem spragniony krwi. Możliwe, no. No tutaj przeciwnik na nas czeka. Kwak. Jak pamiętam, podeszłam tu pierwszy raz, to powiedziałam od razu, że to arena, jak się okazuje. Ciekawe, czy on będzie, bo on miał 8 poziom. My mieliśmy poziom wyżej, to teraz jak ja mam 10, to czy gra dopasuje go poziomem do mnie? Tak. What sort of creature is this? Muszę go zaznaczyć. Zapomniałam, że on na 2. Kurde.
mam się chwycić. No, muszę poczekać na odzyskanie staminy. Na to, z tego co pamiętam, jest odporny skupanie. O, szybciej! Zyskam życie. Czy cofnęłam się akurat. Czemu nie odzyskałam? Coś mi tu nie pasuje. Nie, złapał mnie. Kurde. No. No nie. No nie. Dwa błędy i leżymy. Spróbujemy oczywiście jeszcze raz. A już ładnie struny wchodzą z tej górnej. Kurczę. Co my tu mamy? Bo nie wiem. Czekajcie. Tu jest dolna. Tu jest przywracanie życia. Jakiś serum tam sobie wrzuciłam, tylko nie wiem jakie. Tak naprawdę. What sort of creature is this? On jest na to odporny, z tego co widzicie. Skończyła i oberwałam znów błąd. A tu krew dostarcza tylko. To niedobrze. Tak ją mnie oczywiście. Znowu przegramy to, nie? Oh, może i lepiej, bo źle poszło. Będzie to wycinać. Nie należy się lękać śmierci. This.
to jakieś ogłuszenie takie. Jak ktoś mi to wytłumaczy? No nie, jakim cudem mnie złapał, jak odskoczyłam? Halo! Co? Ta gra mnie zadziwiona. On za każdym razem inaczej atakuje, dupek. Ej, no ale ciekawe, przecież kurczę. Trzy, teraz w ogóle nie wiem, co to było. What sort of creature is this? Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie ma co go sumować, tylko las trzeba pałką. Co? Raptem wykręca w jakiś dziwny, kurde, sposób. No! Ja jego. Nie rozumiem tego. Będziemy się gryzli na zmianę. Wow, dobrze, że tego uniknęłam. Nie. Czekamy na pełną staminę. I... atak, atak. Okej. Okay. Nie, on mnie dobra. Ciekawe.
Oho, już zaczynam, wiesz, tak dziwnie. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. W końcu. Trofeum. Wygląda jak człowiek trochę, prawda? W nogi. Bo pewnie to był kiedyś człowiek. A to jest niegomość, który żegnał się z tą naszą pielęgniarką oddziałową. Talon na badania siostry Crane. Właśnie, z siostrą Crane. Jeżeli czujesz się chory, jeżeli nie masz pieniędzy, kimkolwiek jesteś i skądkolwiek pochodzisz, poproś o pomoc Dorothy. Żadnych sztuczek, żadnych opłat, żadnych pytań. Po prostu znajdź dom Dariusa Petrescu i pokaż mu ten talon. Wiecie, czym mi to śmierdzi? Czyżby oni tam ściągali ludzi? Żeby potem ich zjeść? Some voucher for a free check-up in Whitechapel. Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. No właśnie. Szczegóły. Aha, no to to, to mamy. No dobrze. To teraz mamy się udać do Whitechapel. Pytanie. Czy ja mam to zrobić już teraz? O Jezu, znowu ty misie. Zabiłam go od razu. Ekstra. Raczej chciałam. I can't believe I'm doing this. Ze szczurów niestety nie przywracam sobie zdrowia, więc trzeba poszukać. Tu pewnie też ktoś. Aha. Tu byliśmy. Dobra. Musimy. Ale jak ich się opłaca zabijać? No kurczę, dobrze, że się respią. Muszę poszukać jeszcze jakiegoś innego, takiego biedaka zakażonego, żeby sobie podnieść pacyk zdrowia. Tu powinien ktoś być chyba, nie? O, ekstra. Gdzie on jest? Co? No to było cudowne. Uwaga. Czubany, jeszcze mi przyłożę. I powinien być jeszcze jeden. Jest. No dobrze. Znów pieniążki. No akurat na przykład to pomieszczenie też się odnawia. Pytanie ile razy. Jest jeszcze jeden miejsce. Chyba się z nim minęłam delikatnie i z tego powodu też nie przysałam się do niego. No dobra, wychodzimy z kanałów. Ja nie wiem, czy do tego Whitechapel to możemy się tak udać po prostu. 257 metrów. To jest daleko, a pamiętajmy, że po drodze i to już niedaleko stąd napotkaliśmy 18. 18 level, który nas załatwił tak naprawdę. To była ciężka walka. Nie no, śmieję się, pewnie można było to zrobić jakoś szybciej, ale skupaniec pod koniec zachowywał się inaczej. I teraz jak się udać do Whitechapel? Czy ja w ogóle powinnam z tą karteczką teraz... Czy ja powinnam z tą karteczką w ogóle udać się teraz na przykład... Mój język padł, nie? Do naszej, albo do naszego zleceniodawcy. O nie, weszłam do kanału znowu, przepraszam.
Nie mogę bram dotykać. Zawsze mi się wydaje, że się otworzą do środka i tam po prostu będę musiała wejść. A tu niestety. Ekran wczytywania i dopiero zaczyna się zabawa. ...905 PD. Nie ma sensu nawet iść spać. To po pierwsze. Po drugie, po każdym naszym takim spaniu ludzie, którzy na przykład wcześniej byli zdrowi, no to tam jakieś efekty się zaczynają na nich tworzyć. Czyli na przykład zmęczenie. Tu byliśmy. Albo na przykład właśnie ktoś teraz ze zmęczenia przyjdzie w anemię. Więc też powinniśmy rozsądnie chodzić spać. Okej, jakaś śruba, to raczej do pistoletu. Jakie odgłosy. Okej. Teraz tak, czy my tędy przyjdziemy? Przyjdziemy. Stan dzielnicy stabilny. Ale mi tam stabilny. Już stoi. Dziesiątka. No równy nam. Szybek. Najgorzej jest ze staminą. Szybko nam się ta stamina kończy. To jest dzielnica. Stan stabilny. W ogóle mi się nie podoba ten stabilny stan. To jest dziewiątka. Musimy poczekać. Fajnie, że też obrywa, kurczę, jeżeli stanie na drodze, nie? Nie. Jak podreperujemy swoje zdrowie na nim. Okej, padł. I jeszcze coś zgubił. Cudownie. Zobaczcie, jak ten Londyn wygląda. Węgiel. Wszystkie maszyny. Ładnie to odwzorowali. Wygląda tak, jak powinno. Coś tam żyje. Jakiś pociąg jedzie. Ludzi to tu tak jak na lekarstwo. W zasadzie chyba oni tutaj ustanowili godzinę policyjną, no, więc wcale mi się nie dziwię, że nie wychodzą z domu zresztą. Gdybym słyszała takie wycie, to z tego domu na pewno też bym nie wyszła. Kurczę. Brama do Finsbury. Są nasi koledzy. Jak oni nas uwielbiają. Czy my idziemy w dobrym kierunku? Tak, ale Whitechapel jest tak daleko. Tutaj chyba była, z tego co pamiętam, 18. Ja nie wiem, czy my powinniśmy już tam się udać. W ogóle jak my zeszliśmy jakąś odwrotną drogą, tędy musiałam przejść. I teraz przecież szpital mamy tutaj. Kurczę, nie tak jak się oddalało. Aha, to było na maksa. Średnio mi się to podoba. My mamy się dostać już tutaj. Połóż kres szantażom, które nękają Lady Ashbury. I teraz udaj się do Whitechapel. No nie wiem. Jak to będzie wyglądać? Przepraszam. Jak się zastanawiam, czy nie mogłabym jeszcze jakąś sobie okrężną drogą. I teraz ciekawe, czy oni się tutaj nie zrespawnowali. Mogło tak być. Cześć, misiaku. Zobaczcie te wozy, to jest piękne. To jest... Uuuu.
to oddasz, co zabrałeś. Tu możemy wejść, tylko pytanie, czy jak ja tutaj wejdę, to wejdę normalnie, czy... My tu już chyba byliśmy, nieprawdaż? Nie uciekaliśmy tędy? Przypadkiem? Tak, tam do bramy. Pytanie, czy mogłabym tu coś znaleźć? Chyba nie. Dobra, udajmy się w takim razie w tym kierunku, w którym powinniśmy. Czyli będziemy musieli zmierzyć się tutaj z łowcami. Tak tędy zeskakiwaliśmy chyba, z tego co pamiętam. No. No dobra, ale to wiecie co? Zrobimy sobie w kolejnym odcinku. A na razie dzięki. Trzymajcie się, do usłyszenia.